Dzień dobry. To kolejne spotkanie z cyklu Łyk Kultury Online. Dzisiaj naszym gościem jest pan Sławomir Łosowski, założyciel i lider zespołu Kombi. Dzień dobry, witam Do tego serdecznie. Muzyk, artysta i opiekun czterech kotów. A, tak, tak. No to... Tylko, znaczy, opiekun to... Koty ze mną i z moją żoną żyją, współżyją z nami jako jedna rodzina. Czyli to są współlokatorzy. O, współlokatorzy. I współlokator czterech kotów. Bardzo miło. Jak minęła podróż? Podróż bardzo dobra. No, jedzie się siódemką do Nidzicy, potem kawałeczek budową dalszą tej siódemki, a następnie w ławie skręca się na Ciechanów. To było doskonałe. Ja teraz zamkniętymi oczami widzę tą trasę, także bardzo dobry opis. No, mam takie pytanie, jak się pan czuje z tym, że bardzo wiele osób nuci przeboje, które pan stworzył do tej pory? Ludzie śpiewają, nucą, znają. No, cieszę się. Ja zawsze miałem taką filozofię, że gra się dla ludzi. Gra się dla ludzi. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś przeżywania własnego grania, że och, jak mi fajnie, ale mi się fajnie gra. Nie, nie, to ja jestem dla słuchaczy i zespół Kombi też jest dla słuchaczy, czyli my gramy muzykę dla ludzi i jeżeli ludzie ją słuchają z radością, jeżeli się wzruszają przy niej lub też coś ona dla nich znaczy, a to mamy dowody, że tak, to jest dla nas duża radość. Radość słuchaczy. Czy czytał kiedyś pan komentarze pod swoimi filmami na YouTubie? Bardzo rzadko wchodzę na YouTuba, a tym bardziej nie mam czasu, żeby czytać komentarze. Ja może przeczytam. Tym się zajmują ludzie, którzy moderują nasze profile. Ja przeczytam kilka tych komentarzy. Po prostu cudo. Żadne słowa nie są w stanie oddać mojego podziwu. Świetny, pozytywny przekaz. Rodzinny teledysk, zero komercji, zakładania. Muzyka, miód na serce i ta wiara w człowieka. Także niesamowicie pozytywnie, naprawdę. No, cieszę się, że tak odbierają naszą muzykę. Zresztą możemy zwrócić uwagę na to, że w całej historii Kombi, która niedługo już będzie miała 45 lat, a także wcześniej, gdy mój zespół nosił nazwę Akcenty, staraliśmy się grać muzykę, która porusza, ale nie byliśmy zespołem publicystycznym. To znaczy nie prowadziliśmy żadnej agitacji, publicystyki, chociaż teksty nasze w latach 80. niektóre były ze Słodkiego Miłego Życia na czele antysystemowe, antyperelowskie, ale one nie były w taki sposób jakiś wulgarny czy mocny przekazane. Nie byliśmy zespołem wojowników, tylko autorzy tekstów, którzy pisali teksty, czyli Marek Dutkiewicz, Waldemar Tkaczyk, poruszali ważne, istotne kwestie w sposób taki metaforyczny, że cenzura nie orientowała się, o co chodzi, a ludzie wiedzieli. To niezwykłe połączenie, to przemycenie tych wartościowych treści przez muzykę. Czy można nazwać to muzyką rozrywkową? Chyba tak. Jak najbardziej. Muzyka rozrywkowa jest to muzyka, to jest szerokie pojęcie. Ta muzyka może także nie tylko bawić, to nie musi być tylko do tańca, ale może być tak, może wzruszać, może coś przekazywać. Także zresztą muzyka Kombi to nie tylko piosenki, to także muzyka instrumentalna. I tam, gdy nie ma tekstu, tym bardziej trzeba językiem muzyki coś tym ludziom przekazać. Takim, to będzie chyba Komputerowe Serce na przykład, taki utwór instrumentalny. No tak, Komputerowe Serce, Zaczarowane Miasto, które było kiedyś instrumentalne. Teraz gramy z takim króciutkim moim dowcipnym tekstem, który na wokoderze jest prezentowany, a są jeszcze inne. Przede wszystkim może przypomnę, że Wspomnienia z pleneru to był pierwszy instrumental, który skomponowałem jeszcze w 1975 roku i ukazał się na singlu no dopiero chyba w 78 czy 9, ale nagraliśmy go już w 76 w Radiu Gdańsk i ten instrumental to wspominają ludzie. Nawet niedawno wywiad przeprowadzał ze mną Marek Sierocki na potrzeby jednego radia i wspominał, jak on tą płytę tego singla czarnego z tym utworem kupił i jak on to przeżywał
ten utwór. Także ta muzyka ma też swoje przesłanie i muzyka instrumentalna. No a teksty, one z reguły dotyczą tego, co autor tekstów chciał przekazać. Nie do końca jestem za to odpowiedzialny, dlatego że ja robię muzykę i oddaję ją do napisania komuś. I oczywiście akceptuję ten tekst, ale to są poglądy, czy też, no, może nie poglądy, tylko to, co w sercu nosi twórca tego tekstu. Czyli zdarza się czasem, że ta cała, jeden fragment prowadzi jakby dwie linie narracyjne, prawda? Czyli muzyka i słowa. Zdarza się. Nie wszystkie teksty do moich kompozycji muzycznych, tak bym mógł określić, nie wszystkie były zgodne z tym, co ja miałem na myśli, czy czułem w takim szerokim znaczeniu, komponując tą muzykę. I to szczególnie odbywało się na tej zasadzie, że w ogóle najczęściej te teksty były wąskim gardłem. Ja się cieszyłem, że w ogóle jest już tekst, ale najczęściej były to dobre teksty. Już nie polemizowałem wtedy z autorem, słuchaj, ale napisałeś o tym, a może byś napisał o tym. Jeżeli tekst pasował muzycznie i można było go dobrze zinterpretować w ramach tej linii melodycznej, która była zadana, to uważałem, że jest okej. Okay. Teraz trochę bardziej zwracam uwagę na teksty, to przyznaję, i próbuję, na ile to się da, żeby te teksty były spójne z pewnym muzycznym przesłaniem, które ja zawsze mam, jak ja robię muzykę. Nie komponuję na zasadzie matematycznej, że o, tu fajna harmonia, a tu fajna, o, tu fajna melodia, tylko to wynika raczej z tego, co mam na myśli w sercu, tak trochę tematycznie, ilustracyjnie, o tak bym to nazwał. Trochę robię muzykę w sposób ilustracyjny. To mi się kojarzy z takim pojęciem synestezji, czyli na przykład czucia kolorów, czy też widzenia dźwięków. Czy to połączenie tych uczuć i melodii często zachodzi podczas procesu tworzenia? Tak, u mnie tak, dlatego że ja mam słuch brzmieniowy tak zwany i mogę poprosić o definicję taką szybciutko? Ja nie znam tej definicji, to ja mi tak to jest po prostu coś takiego, że nie mam absolutnego słuchu, jak niektórzy muzycy mają, albo stroiciele fortepianów najczęściej, ale natomiast bardzo ogromną rolę u mnie odgrywa brzmienie. Ja ciągle dążę do pewnych brzmień, które to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Ciągle wybieram brzmienia. Wybieram je, ale też i tworzę. Czyli jeżeli mam do tego możliwości w formie syntezatorów lub też samplera, ale też łączę brzmienia, czyli korzystam czasami z brzmień, które istnieją, ale łączę je ze sobą w różnych konfiguracjach. I to wynika stąd, że mi to powiedziała pewna pani profesor z Akademii Muzycznej, z którą się kiedyś krótko zetknąłem, że to jest słuch brzmieniowy, bo ja zwracam na to uwagę i dlatego moje kompozycje są bardzo nierozłączne z pewnymi brzmieniami, które ja gram na instrumentach klawiszowych, głównie na syntezatorach. I stąd potem nie jestem zachwycony czasami przeróbkami, coverami moich utworów, które są grane, ponieważ ja rozumiem, że muszą być grane. Ostatnio na przykład dużo orkiestr i różnego rodzaju wykonawców wykonuje takie utwory jak Bez ograniczeń energii, to jest, czy Przytul mnie. I oni fantastycznie to wykonują, ale osobiście najbardziej lubię wersję brzmieniową, którą ja prezentuję. Rozumiem, a zdarza się panu jeszcze czasem improwizować? Tak, oczywiście, że tak. Co prawda, większość solówek, które gram na koncercie, jest wyimprowizowana, czyli coś takiego, co w trakcie wielu, wielu koncertów mi szło po prostu tak, jak grałem spontanicznie, ale w końcu nabrało to taką formę, że to się powtarza u mnie. Ale z małymi zmianami, raz tak, raz siak, że to nie jest zawsze identycznie. Więc, ale one są wyimprowizowane. Natomiast od takiej muzyki bardzo improwizowanej, którą uprawiałem w młodości, no to ja już troszeczkę odszedłem, aczkolwiek jak mnie prosili zaprzyjaźnieni muzycy, żeby nagrać im solóweczki na płyty, to ja im nagrywałem. Nagrałem na ostatnią płytę Tila w króciutkie solówki w dwóch utworach.
Nagrałem takiemu zespołowi metalowemu Mechanizm z Trójmiasta solo w jednym z utworów, jakimś kolegom elektronicznym, muzykom, którzy płyty swoje wydawali. Też mi się tam zdarzyło raz czy dwa razy. Także lubię grać solówki, takie spontaniczne, ale akurat muzyka kombi jest bardzo aranżowana. Tutaj nie za bardzo jest miejsce w tej muzyce. To jest taka partytura prawie orkiestrowa. Tam każdy musi z nas, muzyków, wykonać swoją partię i nie ma miejsca na dyskusję za bardzo w trakcie koncertu. No ale sprzęt może czasem dyskutować, na przykład popsuć się, prawda? Wtedy trzeba naprawić ten sprzęt w locie. No sprzęt to zawsze może się popsuć i się zdarza, że się sprzęt popsuje, i to się zdarzało wielokrotnie. Także najczęściej publiczność tego nie zauważa, no bo jakimiś sztuczkami, metodami staramy się ogarnąć temat. Ale te kłopoty się zdarzają, ponieważ w przypadku moim, ja gram w większości na instrumentach zabytkowych, to tak jak zabytkowe samochody, prawda? Czyli one mają już swój przebieg. I ta elektronika najczęściej z powodów mechanicznych, transportowych. Mój instrument główny, Prophet 5, on przeżył w latach 80. trasy po Związku Sowieckim, jeździł po całym świecie. Latał samolotem do Stanów Zjednoczonych, no wszędzie. I nie dziwota, że niedawno na przykład miałem poważną awarię jego. Właśnie z powodów mechanicznych, gdy urwała się noga od stabilizatora 15-woltowego w zasilaczu. Także tu są takie po prostu niespodzianki, ale to nie zepsuł się na koncercie na szczęście, tylko w domu. Na koncercie to zdarzały się jakieś problemy też z tym Prophetem, ale i z innymi instrumentami, ale one były do opanowania, bo to najczęściej były jakieś drobne uszkodzenia. Jako zupełny laik w zakresie sprzętu, czy przykładowo rozpakowany nowy ten Prophet 5 i ten, z którego obecnie pan korzysta, one różnią się już dźwiękami na przykład? Czy ten dźwięk jakoś się wyrabia? Nie wiem. Te podzespoły zmieniają brzmienie po użytkowaniu? Generalnie nie, ale na przykład w przypadku Propheta to po wymianie, którą ostatnio musieliśmy zrobić wielu układów scalonych, a szczególnie które są filtrami i oscylatorami, musiałem dokonać takiego procesu strojenia, bardzo skomplikowanego, strojenia tego instrumentu, każdego generatora, każdego filtra, i odkryłem po tym wystrojeniu, że on zabrzmiał z większym pazurem takim, bardziej ostro brzmi, czyli na przestrzeni lat on troszeczkę się mi rozregulował prawdopodobnie. Także to strojenie bardzo pomogło i w tej chwili on po prostu brzmi rewelacyjnie. To niezwykła biegłość w znajomości instrumentów, naprawy, improwizacji, ale to na pewno nie było od razu, bo to przeszło 50 lat doświadczenia. A jak wyglądał początek? Jak wyglądało to pierwsze naciśnięcie klawisza? No początek to był taki, że zanim założyłem zespół, to kolega, który mnie namawiał do tego założenia zespołu, zaciągnął mnie do grania w karnawale do klubu, do tańca, z takim składem złożonym z różnych muzyków, który zorganizował. Tak się z reguły muzycy organizują na różnego rodzaju takie, jak oni to kiedyś się nazywało, hałtury. A teraz jam chyba, jam session. Nie, to nie jam session, myśmy grali do tańca w klubie. Wtedy w tamtych latach nie było dyskotek, grało się normalnie do tańca. To był zresztą klub Gzymst, klub, komunistyczny klub budowlanych, w którym nie było jedzenia, nie było niczego, tylko wódkę sprzedawano na szklanki. I młodzież się bawiła w ten sposób, że kupowało się szklankę wódki i orężadę taką odmykaną, taką miał taki odgłos. Nie? I do tego orężada koloru takiego landrynkowego, i tak wszyscy się bawili. Były nawet pewnego rodzaju czasami wydarzenia takie multimedialne, typu bitwa pod Grunwaldem i tak dalej, ale zawsze zabawa się kończyła pozytywnie, że połowę ludzi na końcu wyrzucono za drzwi, a reszta się dobawiła do końca i my zadowoleni kończyliśmy ten wieczorek taneczny, czy też jakiś taki podwieczorek, bez strat w ludziach i sprzęcie. I to był takie było moje pierwsze przeżycie i mi się to bardzo podobało, bo po pierwsze, że grałem, a po drugie było widowisko, więc powiedziałem, to trzeba ten zespół jednak założyć. W związku z tym założyłem ten zespół w chwilę później i z tego składu
rozrywkowego. W tym zespole znalazł się basista, pierwszy basista i perkusista, który właśnie był tym człowiekiem, który mnie namawiał do tego założenia zespołu. Ale ja te wieczorki tańczne grałem na instrumencie, który trudno nazwać organami elektronowymi nawet, bo to był rodzaj NRD-owskiej fizharmonii, bo tylko taką udało się kupić bez łapówki w sklepie muzycznym. I to był rodzaj akordeonu, tylko nie marszczonego, tylko elektryczna dmuchawa, klawiatura i takie registry, czy jak to się tam nazywa, barwy, ale to brzmienie nie było zachwycające, nawet jak na brzmienie akordeonowe. Przykładało się do tego mikrofon, żeby było gdzieś tam słychać dalej, bo tam był taki jakby, ten dźwięk wychodził z takich, no taki kratek, bo to był pneumatyczny, można powiedzieć, instrument. I wkrótce potem, bo to ojciec mi finansował moje muzyczne takie zapędy, ja mówię, tata, no przecież na tym się grać nie da, trzeba kupić jakiś instrument. I znajomy mój znał kierownika sklepu muzycznego, który za łapówki sprzedawał lepszy instrument nerdowski, już elektroniczne organy o nazwie Matador. I wtedy udało się kupić te organy Matador, które też miały brzmienie dosyć, powiedziałbym, nieprzyjemne dla ucha, ale już mogłem grać jako na przykład Dom Wschodzącego Słońca zespołu The Animals. I następnym krokiem po roku czy po dwóch latach było zakupienie instrumentu rosyjskich organów. To kupiłem od oficera wojsk sowieckich stacjonujących w Legnicy i te organy zacząłem przerabiać, bo wtedy już zacząłem się interesować elektroniką. Zmodyfikowałem je, dorobiłem do nich różnego rodzaju urządzonka elektroniczne, także stworzyłem taki pewnego rodzaju instrument, który nazwałem elektronicznym instrumentem własnej konstrukcji. I na tym instrumencie grałem przez dobrych parę lat. Właściwie aż do momentu zmiany nazwy na kombi i zakupu. Niebawem, jak po tej zmianie nazwy, kupiłem pierwszy syntezator prawdziwy, fabryczny z Japonii, Mini Korg 700S. Tutaj padła ponownie nazwa kombi, bardzo dobrze. Narosło dookoła tej nazwy wiele mitów, jakichś teorii różnych, nawet spiskowych. Tak w skrócie, jaka jest prawda? Skąd ta nazwa się wzięła? Problem był w tym, że jak nawiązałem współpracę, problem był z nazwą, bo nazwa Akcenty poprzednia mi się nie podobała, ale ponieważ z tą nazwą odnieśliśmy sukcesy jako zespół, bo wygraliśmy festiwal awangardy bitowej w Kaliszu w 73 roku, i w tym samym roku dostaliśmy wyróżnienie na rzecz nad Odrą, a w 74 roku dostałem nagrodę indywidualną jako instrumentalista na rzecz nad Odrą, to trudno było tą nazwę zmieniać. Ale gdy nawiązałem współpracę z Bartem i sam Bart mi sugerował, bo chciałem wracać do muzyki, do moich korzeni rockowych, to poszukiwałem jakiejś nazwy, ale w końcu wszystkie propozycje były do kitu i przyjąłem propozycję naszego perkusisty Janka Pluty, świętej pamięci, nazwę kombi. No kombi kojarzyło się wtedy z samochodami kombi, potem na użytek wytłumaczenia się z tej nazwy dodawano taką informację, że to niby jest kombinacja stylów muzycznych. Tam nie było żadnej kombinacji. Zespół kombi podążał drogą, chciałem, żeby to był zespół muzyki z dużą dozą elektroniki. Na ile to się udawało na początku, to było różnie, bo nie miałem jeszcze instrumentarium, ale od płyty Nowy Rozdział w 84 roku to już się ukształtował styl naszego zespołu. No i cała sprawa nazwy kombi, zresztą pierwszy plakat zespołu kombi, bardzo zrobił w ten sposób, że było zdjęcie samochodu kombi. Nie pamiętam, jaka to była marka, ale typu jakiś tam, jakaś włoska no, marka, bo wtedy takie były dostępne w ogóle samochody na ulicy, żeby zrobić zdjęcie. I na tylnej szybie tego kombi było nasze zdjęcie i jeszcze do tego kombi napisali przez C. Kombi. Tak, kombi. Tak, kombi przez C. A potem już pilnowałem tego, żeby nazwa była pisana przez kombi, bo mi się nie podobało absolutnie przez C. Chciałem, żeby to było po prostu po polsku normalnie, kombi, nie jakieś tam zombi. I już po kolejne plakaty były już z tą nazwą. Mieliśmy na początku inne logo, potem zmieniłem logo na takie. Symetryczne, ładne logo. Mam pytanie odnośnie tej ewolucji stylu. Od jakiego stylu zaczęliście?
Jakie może były jakieś kamienie milowe, jeśli chodzi o styl? No, akcenty grały muzykę z pogranicza elektroniki, muzyki współczesnej, jazzu i stąd obecność na jazzie nad Odrą. Ale właściwie po tych nagrodach w 73-74 roku, w 75 roku, kiedy już zagraliśmy we wszystkich klubach studenckich, takich większych, gdzie takie koncerty, gdzie nas zapraszano, to stwierdziłem, że właściwie my nie mamy za bardzo gdzie grać, tylko mamy klub Rudy Kot, ten słynny kot, którym graliśmy do tańca. Graliśmy covery tam do tańca. I powiedziałem mojej sekcji rytmicznej w akcentach, że chcę zmieniać styl muzyczny w kierunku bardziej rockowym, popowym, wracać do tego, jak zaczynałem zresztą. A oni powiedzieli mi, że oni chcą bardziej jeszcze w kierunku jazzu iść. I żeśmy się rozstali z nim, ja zmieniłem skład, przyjąłem basistę nowego, śpiewającego, miał fajny głos, niski. I przyjąłem perkusistę. I w tym składzie graliśmy w Rudym Kocie, a równocześnie już nawiązałem współpracę z Bałtycką Agencją Artystyczną, estradą taką, która organizowała koncerty. I więc z nimi rozmawiałem na ten temat współpracy dalszej z Bartem, a basista pograł z nami, nie wiem, pół roku czy i powiedział, że on też, jemu ta muzyka, do której ja zmierzam, nie bardzo pasuje, że on chce iść w stronę bluesa i chyba grał zresztą w takim zespole bluesowym Trójmiasta, Pasja Alfreda. Taka nazwa była zespołu. Mówimy cały czas o latach 70. To jest wtedy, to jest już zamierzchła historia. Także i wtedy właśnie, kiedy do zespołu przyjąłem Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, nazwa została zmieniona na Kombi i przy współpracy z Bartem zaczęliśmy grać konkretne koncerty już estradowe, zarówno z zespołami, dołączali nas do zespołów węgierskich, do polskich zespołów. Graliśmy wtedy już z popularną Budką Suflera wspólne koncerty z węgierskimi zespołami, Locomotive GT, General. Potem graliśmy trasę z Afrikiem Simon, który miał hit Ramaya. Graliśmy z Rapszyn, taki był zespół, taki podobny do Boney M, który też powstał na rynku zachodnim, trasy w Polsce. Ale cały czas już nagrywaliśmy swoje utwory, swoje instrumentale, swoje pierwsze piosenki. No i aż pojawiła się pierwsza płyta srebrna z Muchą Kombi. To była taka, no, to był pierwszy krok milowy. A głównym takim krokiem milowym w historii zespołu był oczywiście album Nowy Rozdział i wygrane Opole piosenką Słodkiego Miłego Życia w 1984 roku. Wielokrotnie bisowaliście. Tam nie pamiętam, bo to graliśmy dwukrotnie, dwa dni. W jednym dniu chyba dwukrotnie bisowaliśmy, w innym też chyba dwukrotnie czy trzykrotnie. Tam dokładnie nie pamiętam, ale na pewno ludzie byli zachwyceni. No i faktycznie głosami publiczności żeśmy wygrali to Opole. Po prostu was pokochali. I teraz cały czas kochają to. Przytoczyłem kilka tych cytatów, że faktycznie wasi odbiorcy są bardzo świadomi tej muzyki, którą tworzycie, zaangażowani, ale coraz więcej osób sięga do tej muzyki elektrycznej, elektronicznej, jak powinno się mówić? Ja nie wiem, ja zawsze mówię, że to jest styl kombi, bo my jednak gramy muzykę elektroniczną, ale bardzo często są tutaj instrumenty takie, nazwijmy to, klasyczne. Czyli akustyczne bębny się zdarzają, gitara, więc to nie jest tylko czysta elektronika. Aczkolwiek to, co w tej chwili robimy z nową muzyką, no to znowu jest bardziej elektroniczne. Album, który wydaliśmy z okazji 40-lecia, nowy album, on nawiązywał, tak łączył brzmienia akustyczne, brzmienia elektroniczne i nawiązywał bardziej do muzyki naszej z lat 80. A nowa nasza muzyka kierunkuje się w kierunku takiej fuzji wszystkiego tego, co w muzyce elektronicznej się dzieje. Czyli tam się zahacza o różne brzmieniowe sytuacje i bity. Niektóre są nawet z muzyki jakiejś takiej dyskotekowej, niektóre z hip-hopu. Nie idziemy w jakimś jednym kierunku, robimy swoją muzykę, tylko ja, ponieważ żyjemy w świecie teraz, gdzie muzyka z każdej strony atakuje nas inna muzyka, więc
muszę znaleźć taką ścieżkę, która nie zatracając jądra brzmieniowego kombi, będzie też pokazywać, jak my korzystamy z tych nowych sytuacji w muzyce. O, czyli inspiracje liczne gdzieś tam. No tak, inspiracje, ale to są nie są to inspiracje, żeby iść w tym kierunku i na pewno nie będzie czegoś takiego, że jakiś nasz utwór będzie stylistycznie osadzony w jakiejś szufladce. To na pewno tego nie będzie, ale ostatnio jak braliśmy udział w tej akcji Hot 16 Challenge, to zrobiliśmy utwór przecież, gdzie Zbyszek rapuje i można powiedzieć taki nawiązujący trochę do hip-hopu, ale kombiowy. Także nie próbujemy absolutnie wchodzić w żadne szufladki, jesteśmy kombi i zawsze będzie to muzyka kombi. Styl kombi od tej pory. Oczywiście, też będę powtarzał. Wiem też, że nie gra pan sam, w sensie oczywiście z zespołem, ale również ze swoim synem. Jak wam się układa współpraca? No, profesjonalnie, muzycznie tutaj nie ma różnicy między współpracą z innymi muzykami, ponieważ z synem jesteśmy na stopie raczej koleżeńskiej. Jesteśmy na ty, syn nigdy nie mówił do mnie tato, więc tylko mówi Sławek. Także normalnie pracujemy. Super, to bardzo zdrowy, fajny układ w takim razie. No oczywiście różnimy się w zdaniach, jak z każdym człowiekiem, każdy ma swoje zdanie na temat tego, czy jeść prawdziwki, czy kurki, prawda, no, czy jeść sałatę, czy ogórki, ale to są normalne ludzkie różnice, ale nie, a w muzyce to on jest doskonałym bębniarzem i realizuje wszystko to, co trzeba w takim zespole zrealizować. Ciekawość moja osobista, nawet tu nie mam takiego pytania, ale muszę o to zapytać, skąd biorą się tytuły piosenek, bo one są takie trochę poetyckie, trochę oniryczne, przynajmniej ja mam takie skojarzenia. Kto je wymyśla? Znaczy tytuły piosenek najczęściej wiążą się z tekstem, czyli najczęściej autorem tytułu jest autor tekstu, konkretny ta osoba, która napisała tekst. A instrumentalne utwory, mówię tu o moich kompozycjach, no to ja nadaję im tytuły. I one mają jakieś tam zawsze znaczenie, czyli jeżeli mówimy o wspomnianych już wcześniej wspomnieniach z pleneru, to ten tytuł dotyczy pewnych wspomnień właśnie z pleneru, czyli z pewnych wrażeń, doznań, które miałem na różnego rodzaju wędrówkach, czy nad morzem, czy gdzieś na pięknych wzgórzach morenowych wokół Trójmiasta. Także te wspomnienia gdzieś wracają. Podobnie jak jest temat, który mi się kojarzy z latem, z radością, ze słońcem, taniec słońcu, czy słoneczny dzień, też taki tytuł mało znanego instrumentala, który skomponowałem w ostatnich latach. Także czy nowe narodziny, czy zaczarowane miasto, każdy ten tytuł ma jakieś znaczenie związane z tą muzyką. I mam tutaj takie pytanie, gdyby ktoś chciał podążać taką ścieżką jak pan, od czego powinien zacząć? Znaczy ja myślę, że każdy musi podążać swoją własną drogą. To jest najważniejsze, dlatego że takich powtórek nie ma. Nawet ja nie mogę sam siebie powtarzać i ciągle jak staram się iść do przodu i patrzeć, co się dzieje i słuchać, co się dzieje. Natomiast ja zawsze, bo pytają mnie muzycy, Panie Sławku, szczególnie muzycy grający na klawiszach, syntezatorach, przysyłają mi swoje nagrania. Ja nie mam czasu za bardzo tego słuchać, ale czasem przesłucham, ale nie wypowiadam się na ten temat. Natomiast zawsze każdemu mówię, żeby był sobą, bo im prędzej jest się sobą, czyli im prędzej się muzyk uwalnia od wpływów, od idoli i od różnego rodzaju fascynacji, które go fascynują u innych muzyków, tym szybciej może pokazać coś od siebie, włożyć jakiś swój wkład do muzyki, jakiś swój charakter nadać muzyce, którą gra. Dlatego, że zawsze jest taka pokusa, że pierwsze muzyczne jakieś granie, ja tak samo to miałem, jak grałem utwory Animalsów, mówię, no to już jestem dobry, bo gram to co Alan Price, nie? Także to jest takie młodzieżowe i jeszcze bardzo wstępne, ale w pewnym momencie trzeba się sugerować już tylko własnym sercem i własnym smakiem. To nie jest łatwe,
bo ja mam studio nagrań, w którym gościłem przez dobre już w tej chwili, nie wiem, 30 lat różnych muzyków, dużo też młodych zespołów i tak dalej. Zauważyłem, że to jest duży ciężar, szczególnie tak zauważam, że to chyba w naszej, to jest taka polska nasza specyfika, że nie próbujemy iść, coś od siebie dawać, tylko ciągle krążymy wokół tego, co się dzieje na świecie. To taki nasz kompleks. Ja rozumiem, że w naszej młodości, kiedy byliśmy PRL-em i była ta żelazna kurtyna, nie tylko polityczna, ale kulturowa, że byliśmy zasłuchani, zapatrzeni w muzykę światową, ale dzisiaj w dobie internetu już nie musimy tak bardzo mieć kompleksów i powinniśmy tworzyć własne rzeczy i jest szereg zapewne, ja tak nie znam polskiej muzyki dokładnie, ale jestem przekonany, że jest bardzo wiele w polskiej muzyce takich indywidualnych rzeczy, ale też słyszę niestety, czasami gdzieś w samochodzie, jak radio włączę, jak są takie bardzo, bardzo wtórne sytuacje muzyczne. Jest wielu ludzi zapatrzonych w muzykę amerykańską, taką czarną, i tak kopiują to, szczególnie ta muzyka właśnie tworzona przez czarnych wykonawców afroamerykańskich, to ona jest tak obca dla kultury nad Wisłą, z pszenicy, buraka cukrowego i tak dalej, że to bardzo nienaturalnie wychodzi. Nie? Natomiast połączenie pewnych elementów tamtej muzyki z kulturą, z naszą kulturą, z naszą słowiańszczyzną, z naszą taką melodyjnością, z taką nutką romantyczną, która zawsze się gdzieś przejawia, to daje bardzo dobre efekty. No tak, to ja to są moje takie uwagi, każdy tam niech gra co chce i uważa, ale jak się pytasz o to, co można powiedzieć, no niech każdy idzie swoją drogą i to wystarczy, nic więcej nie trzeba. Czyli taki twórczy indywidualizm, można powiedzieć. No tak, oczywiście nikt nie jest samotną wyspą. Wszystko, co się w muzyce rozrywkowej dzieje od Presleya do dzisiaj, w naszych głowach funkcjonuje i mamy to wszystko z tyłu głowy, ale trudno teraz w ogóle stworzyć coś takiego, co będzie zupełnie wywracało świat muzyczny. Ale mamy duże możliwości. Mamy duże możliwości i na przykład, mówię, no, to czasami nawet nie znam wykonawcy. Usłyszę, po polsku śpiewa ktoś, mężczyzna, kobieta i utwór ten, widzę, że ma takie własne artystyczne piętno, że to jest coś innego. A czasami jest tak, że słyszę, mówię, no tak, no to jest trudne. Zresztą nawet mi czasami kolega, realizator puszczał polskiego wykonawcę jakiegoś, czy wykonawczynię, która jest znana i dosłownie podobny utwór amerykański, obecny, znaczy na zasadzie jeden do jednego, takie kopie. Także producenci, bo to producenci się najczęściej tym zajmują, oni mają najwięcej takich skłonności do robienia kopii zachodu, a muzycy powinni się przed tym bronić, żeby mieć swój charakter. Ta wtórność faktycznie może być niebezpieczna, bo pozbawia nas znacznej części kultury, którą moglibyśmy stworzyć sami w to Ona miejsce. Jest bezpieczna dla wykonawcy, bo on zyskuje często na tym niestety popularność dzięki temu, ale nie daje żadnej wartości dodanej właśnie dla naszej kultury, bo jest wtórna. Ale wartość dodana to są nowe rzeczy, a jakie nowe rzeczy ma pan do zaproponowania swoim słuchaczom i może nowym odbiorcom? No mamy, cały czas pracujemy nad nowymi utworami. Teraz kilka utworów jest w fazie pisania tekstów, piosenek. Oczywiście takich rzeczy no nie ujawniamy ich wcześniej, zanim się ukażą na płycie lub na jakimś singlu, w formie singla. Także ja myślę, że niedługo coś pokażemy. Może nie za tydzień, ale za 2-3 miesiące. 2-3 miesiące to już niedługo, to już naprawdę niedługo, czyli praca jest intensywna. Tak. To jak długo codziennie tworzycie? Znaczy, to jest pewien proces cały czas. Teraz ja jestem w takiej fazie komponowania muzyki, ale nie tylko komponowania, bo ja równolegle na przykład przearanżowuję niektóre moje stare kompozycje, które gramy szczególnie na koncertach, pod kątem takiej większej ilustracji, a szczególnie utwory instrumentalne, do których mamy zaprogramowane
lasery. I w związku z tym, żeby te lasery jeszcze bardziej ożywić, no to trzeba trochę w tej aranżacji porobić takich różnych mocniejszych zmian, żeby dać szansę tym laserom też się wykazać artystycznie. Także w tym kierunku przeranżowałem Taniec Słońcu, zamierzam jeszcze przeranżować prawdopodobnie jeszcze jeden czy dwa utwory, a także miksujemy niektóre utwory z koncertów, które fani proszą, żeby je upublicznić. Mamy swój kanał na YouTubie, więc ostatnio miksujemy utwór Za ciosem cios z Orkiestrą Symfoniczną w Szczecinie, który nagraliśmy dwa lata temu na koncercie tam w Filharmonii. Chciałbym przypomnieć, że tak jak tutaj pan powiedział, Kombi na YouTubie polecam, bo tam naprawdę jest kopalnia informacji, muzyki bardzo dobrej, z ciekawymi teledyskami, bo na jednym z teledysków strzela pan laserami w kierunku planety, ona wybucha. To chodzi o bezograniczenie energii 50-50. To jest ten instrumental, który przez 25 lat był logiem muzycznym programu 50-15 w telewizji, a w ubiegłym roku zrobiliśmy z tego piosenkę. Z tym, że gościnnie występuje tam MC Seal, który napisał też główny tekst, który rapuje. Przypomnę też jeszcze, że moja żona napisała tekst refrenu, a ja dodałem krótką puentę tekstową, którą na wokoderze gram w finale utworu. Ale utwór ten gramy na każdym koncercie w wersji instrumentalnej. Otwieramy każdy koncert tym utworem, no bo to jest najbardziej chyba kultowy instrumental, taki znany Kombi, czyli pasuje idealnie na otwarcie naszego koncertu. I to jest energetyczny utwór, gdzie są solówki, bębnów, basu, no i także moje solo. Także ten teledysk jest znakomity, to nasi przyjaciele go zrobili, bardzo mi się podoba. Kto był pomysłodawcą takiej stylistyki, bo faktycznie jest niespotykana? No właśnie nasi przyjaciele, czyli konkretnie firma, która wspomaga nas w różnego rodzaju artystycznych sprawach. Właśnie klip, grafika, tego typu historie. Czy możemy spodziewać się więcej takich materiałów? No mam nadzieję, że do nowej muzyki, szczególnie która ma właśnie duży ładunek elektroniczny, że powstaną jakieś takie ciekawe, jeśli chodzi o pomysły, wideoklipy. Kończy się też czas naszej izolacji społecznej, więc może jakieś koncerty już są zaplanowane w najbliższym czasie? Tak, my już gramy za tydzień koncert. A gdzie w takim razie? W Ostródzie. W Ostródzie. Podamy informacje tutaj w załączeniu, a kolejne, gdzie będzie można was zobaczyć? No kolejne koncerty to niestety te, które zostały przełożone z lipca na przyszły rok, czyli za rok. A ten koncert tak wpadł nam nieoczekiwanie, bo tam, gdzie się organizatorzy odważają już wznowić działalność koncertową, no to się pewnie będą odzywać do nas, bo większość naszych koncertów niestety jest albo przełożona, tych, co mieliśmy grać w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, przełożona na przyszły rok. Ale zapewne, na pewno jeszcze gdzieś zagramy w sierpniu, na pewno gdzieś, a czy w lipcu, jeszcze nie wiem. A czy pan chadza na koncerty lub bywał? Lubi taką muzykę na żywo? Znaczy ja lubię muzykę na żywo, ale już dawno nie chodzę na koncerty z braku czasu. Staram się wykorzystać maksymalnie czas na wszystkie elementy mojego życia rodzinnego i na pracę dla zespołu Kombi. Natomiast przyznam, że byłem jesienią na koncercie The Dumplings w Gdańsku i bardzo mi się ten koncert podobał. A jeszcze, gdyby mógł wybrać pan jakikolwiek zespół, jaki istniał, istnieje, no bądźmy, jakikolwiek, to na jaki koncert chciałby pan iść jeszcze? No to zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo właściwie nie mam takiego pragnienia, żebym chciał iść na jakiś koncert. Wydaje mi się tak, ja w ogóle w tej chwili tak siedzę w muzyce naszej, że nie mam takiej nawet potrzeby, żeby chodzić na koncerty, bo nie daj Boże, że się czymś zainspiruje, a wolę robić coś, co wypływa w tej chwili z mojego serca i z tego, co ja słyszę w swojej głowie, żeby przypadkiem mnie nie nakierowało gdzieś w jakąś inną stronę. Także lepiej na razie pozostanę do momentu wydania płyty jako takim nieco w takim trybie klasztornym,
żeby za bardzo się nie wychylać, a potem oczywiście bardzo chętnie gdzieś pójdę na koncert z moją żoną. Żeby uwolnić tę energię, tak? Tak. Fantastycznie. A poza muzyką? Kiedy już na przykład, no nie wiem, zmęczona głowa nie pozwala dalej komponować, tworzyć, to co wtedy pan robi? Jak się pan relaksuje? A ja się relaksuję oglądając czasami dobre filmy. Jesteśmy fanami z żoną Eastwooda i tego typu w ogóle kina, które szczególnie ostatnio na kanale Kultura dużo jest ciekawych filmów z takich, no, z lat 60., 70., takich, które były arcydziełami, są arcydziełami, a wtedy były takimi mocnymi wejściami różnych reżyserów. A czasami się po prostu bawimy w takim kinie typu Louis de Funès i seria Żandarmów albo Święty, serial Święty mamy na płytkach, więc możemy Świętego sobie obejrzeć. Czyli wizualnie, filmy, seriale. Słusznie Święty, ale takie seriale nie w tym znaczeniu jak dzisiaj. Że nie tasiemce. Nie takie seriale. Nie znam tych seriali w ogóle polskich i zagranicznych i nie oglądam, także od razu mówię, proszę bardzo, zapraszam, kto ma ochotę, niech ogląda, ale to dla mnie nie ma to czasu ani... Ja wolę takie filmy konkretne, które są jednym dziełem konkretnego twórcy i coś, co ten twórca tam przekazuje, co działa na mnie. Dlatego pozostanę przy Eastwoodzie. I jeszcze pytanie o jakieś takie motto albo taką złotą myśl, która panu przyświeca, która prowadzi pana przez życie, popycha do działania. Czy jest coś takiego? Albo książka? No, co do książek, to ostatnio czytam książki dosyć trudne tematy, więc wolę ich tutaj nie są zresztą dla mnie jakimś, nie są jakimś mottem, tylko czytam książki raczej historyczne w tej chwili, nazwijmy to ogólnie ten sposób. A z jakiej epoki? No w tej chwili czytam książkę, no mogę powiedzieć, czytam książkę, która się nazywa Wolność, Równość i Morderstwo na temat rewolucji francuskiej. I to przerażająca książka, tak jak ta rewolucja, ale to jest, nie dokończyłem jej na razie, więc nie mogę powiedzieć, jaka będzie puenta, jak ją dokończę, jestem gdzieś w połowie. Natomiast jeśli chodzi o takie motto, no i ja mam takie proste motto, można powiedzieć, że niech każdy robi to, co uważa, że za stosowne i pozwoli mi robić to, co ja chcę robić sam. O. A to chyba inaczej jeszcze, moja wolność ograniczona powinna być tylko przez twoją wolność. Też słyszałem w takim wydaniu. No, może być to właśnie coś takiego, dlatego że nie chodzi o to, żebym ja tutaj dla siebie coś chciał brać, tylko raczej z racji tej, że gram muzykę dla innych ludzi, to mam takie poczucie, że jestem dla innych ludzi, jestem począwszy od mojej żony, poprzez moją rodzinę, poprzez moich przyjaciół, znajomych, a i także kończąc na wszelkich słuchaczach, fanach, którzy słuchają naszej muzyki i się cieszą tą muzyką, a ja się cieszę, że możemy tą muzykę dla nich grać. Ktoś mi jeszcze tak na zakończenie szepnął słówko, że kiedyś pan rysował. Czy to jest prawda i czy jeszcze czasem zdarza się panu coś narysować? Oczywiście, że rysuję cały czas. O, tu na piersiach jest mój autoportret, także to jest mój rysunek. Te koszulki można gdzieś kupić? Tak, na naszej stronie jest sklepik, który prowadzi jeden z naszych fanów. Także jest to... Jest nawet ten profet, tak? Tak, to jest ten profet, tak. Ale też moi koledzy muzycy też mają swoje koszulki i swoje rysunki, które im zrobiłem. I oczywiście rysuję i robię też wystawy. No, z racji pandemii to jest przerwa w tej działalności, ale mam nadzieję, że jak to minie, to też będę miał różnego rodzaju wystawy i spotkania autorskie. Na pewno będziemy chcieli skontaktować się w takim razie, jeśli chodzi o wystawę. No to proszę bardzo, to robimy wystawę w Ciechanowie. O, słowa padły tutaj na wizji, to już nie da się już tego cofnąć. Także na pewno damy znać, jak tylko będzie sytuacja spokojniejsza. No na razie musimy przetrwać i żeby nie nastąpiła druga fala i żebyśmy znowu nie cofnęli się z całą sytuacją. Zgadza się. Serdecznie dziękuję za wywiad. Gościem tutaj w Kamienicy Warszawska 18 był pan Sławomir Łosowski,
lider, założyciel zespołu Kombi, wcześniej Akcenty, muzyk, wirtuoz, fantastyczny człowiek, który będzie miał u nas wystawę najprawdopodobniej. Cały cykl spotkań Łyk Kultury Online organizowany jest przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio i Urząd Miasta Ciechanów. Dziękuję Panie Sławomirze za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają to nasze nagranie i nasze spotkanie.